Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dziś w Ewangelii według świętego Jana słyszymy prolog do tej Ewangelii, a w nim, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I przez to Słowo wszystko się stało. Kochani, ten dzisiejszy fragment Ewangelii jest dla nas zapowiedzią czegoś więcej niż tylko tego, że obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego, że świętujemy narodziny dziecięcia. Ale to właśnie zdanie, Słowo stało się i przez nie wszystko się stało, zapewnia nas, że ten dzisiejszy dzień jest początkiem planu zbawczego. I tak jak kiedyś przez Słowo Boże wszystko się stało, powstał świat, powstali ludzie, zwierzęta, tak samo przez Słowo, które wciela się w postać człowieka, przychodzi Mesjasz, Zbawiciel, który ma odkupić ludzkość. Ale żeby mógł przyjść Mesjasz, aby mógł przyjść Zbawiciel, aby mogło narodzić się Dziecię Boże, potrzebni jesteśmy my, kochani, ludzie. Potrzebna była Maryja, która powiedziała tak. Potrzebny był Józef, który zaakceptował sytuację, w której się znajduje. Potrzebni byli mędrcy ze wschodu, którzy przebyli długą drogę i złożyli dary. Potrzebny byli pasterze, którzy zostawili swoje obowiązki i poszli do wcielonego Słowa, do Chrystusa Nowonarodzonego. Kochani, jesteśmy potrzebni, aby to Słowo, o którym dzisiaj słyszymy, rzeczywiście mogło przynieść zbawienie. Ale to Słowo to nie tylko narodzenie Dzieciątka Jezus, ale to cały nasz zbawczy plan. Plan, który przygotował Bóg dla każdego z nas. Żyjmy tym Słowem, dzielmy się tym Słowem, przyjmujmy to Słowo. I tego pragnę Wam życzyć w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Aby rzeczywiście nowonarodzona dziecina, ale przede wszystkim, aby Słowo, które rodzi się dla naszego zbawienia, zostało przez nas przyjęte i w nas się narodziło. Wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego świętowania w gronie rodzinnym. Pozdrawiam z Bogiem.